chodzi o sam orgazm, tylko o seks, kontakt cielesny. Stale o tym myślę. Ciągle kombinuję, jak sobie załatwić numer. Mam skłonność do uzależnień. Teraz jestem uzależniony od kobiet. Wyciągniesz z tego kurwa turbo sensację? Taki kurwa film kasowy, żeby był. Uważasz, ty wyłożysz rumsko. Są kostki raz, ale patrzę za ręką, do kostki dwa i teraz nigdy głową za ręką. Raz, dwa. Za ręką, raz, dwa. Mam tam, raz, dwa. 50 razy. Cały ruch przez raz. A ty masz jakichś innych kolegów niż kurwa tych do bicia? Ja tylko dzielę przyjaźń z ludźmi, którzy tylko są pasjonatami. Otaczam się tylko ludźmi z pasją i z kurwa i z charakterem. Osobnikiem taki, który wyłoży się, sobie założy, że ma zrobić trening, zamyka się w domu, ogląda galę albo jakiś kurwa film i po prostu napierdala. Ja tak jak Marcin to u siebie. Tak naprawdę to przyjeżdżają chłopaki, żeby go dojeżdżać, ale wychodzą go bardziej dojechanie niż... Żony. Nie dlatego, że to jest zły trening, ale dlatego, że Marcin tak jak w walkach nie odpuszcza. I dopiero tak naprawdę na żywo, jak się widzi, jaka to jest pasja, ile ten cios waży, co często nie widać tego. Jak się przeanalizuje walki, które dzisiaj są dostępne na YouTubie, właśnie jak w formule chociażby K1, widać, że Marcinowi okej, nieraz brakło kilogramów, bo walczył z cięższymi zawodnikami, czasem jakieś tam kontuzje, które powodowały TKO. Może wirtuozem techniki też nie był, no ale nie można mówić, że kiedykolwiek mu zabrakło charakteru. Bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Jeszcze takich nie mieliśmy. To nie są przygotowania, to jest byle przeżyć. Siła razy ramię. Walki jak wychodzisz, nie? To już zakładasz normalnie tejpy, czy też taśmą lecisz? Nie można. Taśmą. Tym co mi dają. Może mi dają te kurwa taką tejpę zestawy. No ale robisz, a zrobimy z nim, to później każdy po kolei z nimi, to co parę 5 minut i koniec treningu, nie? Ale nie tak jak ten, to nieraz robimy między sobą, nie? Też wyjeżdżamy robić między sobą. To teraz z chłopakami chciałem, żeby wyjeżdżał. No, co my, ja tylko tu przyjeżdżam praktycznie go dociskać w parterze. Teraz pierwszy raz robiłem, stójkę z nim, to jest 15 razy podcinam wieżę. No wiesz, kurwa kasa, wiesz. Czy ja go złapałem na przykład do ściany, go docisnę barkiem, napierdala go barkiem, no to wali mnie łokciem z góry, nie? No kask miał to wiadomo, nie? Problem w tym ćwiczeniu polega na tym, że ja doskonale wiem, że zaraz będzie atak. Ale on też wie o tym, że ja wiem, że będzie atakował. Czyli moim zadaniem jest tak dynamicznie wejść w tą kontrę, złapać go na jego pełnej pizdzie, a jego zadaniem jest przejść mu. Duszolie! Siła jest duża, u trenera na pewno wygra. Jestem tego pewny, więc... W niedzielę robiliśmy tylko parkę. Wczoraj robiliśmy przewrotki, kurwa, z wybranianiem i z dołem, i z worami. Dzisiaj był, kurwa, góra, tylko wiesz, z tym przy ścianie. Trenerze, wygrasz, jesteś najlepszy i to każdy wie. Nie, nas interesuje bardziej, nie? Czy podczas walki Marcina nie opuści poczucie humoru? No na pewno. Się... Wejście będzie bardzo... Bardzo z jajem, więc na pewno będzie ok. A jeśli chodzi o fizyczność, no to naprawdę nie ma co się bać. To jest całkiem. Czyli po przygotowaniach Marcina Różerskiego, całej ekipie
należy się długi wypoczynek z fizjoterapii. Marcin nie chce, trenuje dalej, my potrzebujemy kurwa komór kriogenicznych kurwa i wszelkiego innego. Taktyka jest jakaś, mam nadzieję, że też usiądzie akurat to, co myślimy. No, gdyby można było odgryzać uszy czy coś, to byłoby bardziej. Bardziej, no, miecze jakieś, no. Treningi z Marcinem są po prostu różalowe. Pamiętasz to? A sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Wczoraj takie pytanie, kurwa, tak? Znaczy nie, no kiedyś takie pytanie. Dlaczego ryżę? Bo Kwiatkowski. Mogą rozciągać to kolano, rozciągać. Kręci, mocno, mocno się kręć. Mocno się połóż na nodze. Dawaj na niego. Kiedy wyjeżdża z kolan, bronię. Jak mi obronie jest dużo, to uciekam. To wstanie do ściany. Wybiorę na ścianę, przywrócił uwagę do ucieczki. Jak wygrania, kładę się na dół, witek dół, uciekam do stołu i stół wstaję. I w ten sposób. Nie co mi. Ja zaczynam z pola. Stoję. Ten wygrania bije i jeżdża. Tak? Ja wybraniam to. Albo nie wybraniam, to się nie mówi. Wybronię, od razu idę na wojek. Chwilę biję na boku. Idę do ściany. Stoję przy ścianie, wjeżdża, witek bije i stara się przewrócić. Wybronię. Znów idę na wojk, biję na wojk. Jak nie wybronię jest dół, to muszę uciec z dołu. Po ucieczce znów wchodzę na wojek, chwilę biję na wojku, kładę się na plecy. I znów pole. To jest chodzi. I w ten sposób. Już mi się kurwa nie chce o tym myśleć. Już się kurwa nie chciało. Pierwsze kurwa to się nie zdarzały. To jest największym idolem Dawida. Idolem Dawida jest Mariusz Pudzianowski. Kurwa, tak szczerze to ci powiem, zastanawiam się, z kimś rozmawiam o tatuażu. Ktoś mi tak, robię sobie cały rękaw, nie? Już nie mogę sobie zrobić całą rękę, obtatuuję się, tylko rękaw i motywy. I tak, no moda jest, no nie ukrywam, jest moda na tatuaż. I tak wpadłem na pomysł, ty. Może ja bym sobie kurwa zrobił w końcu. Mam 40 lat. Myślę, że już dojrzałem emocjonalnie do tej decyzji. Wybiorę sobie jakiś wzorek, taki nie wiem, taki nieduży, że na przykład mógł go zakryć w lato koszulką, na ten, że jak gdzieś do roboty pójdę, żeby wiesz, nie rzucać się w oczy, tak? Mały, w takim miejscu niewidocznym. W końcu to jest na całe życie, no to chuj, lepiej tak? Nie robić to. Tak, to jest decyzja na całe życie, raz. Dwa. No jak ludzie na mnie będą patrzeć? Ma tatuaż, tatuowany, jakieś takie te. Wiesz, a gdzie ja robotę na co znajdę? Przemyślę. Ale ty nie lubisz być modny. Chociaż słuchawki też założyłeś bicy, jak ci ten Dex dał. Dobra, to z rychem, no. Jak masz, bo jak on jest stabilny, nie mocuj. Bo raz, drugi, okej, ty się odbiłeś i ten, nie? Ale patrz, czego ludzie nie robią w zasiadzie i robią błąd. Weź, to osiąść. Ty, tak jak samo ostatnio, tu fajnie, bo rozpinałaś, ale ludzie robią błąd, że mają podkurczone nogi. Jak masz podkurczone nogi, to on już cię tutaj na przykład podhacza, rozhacza. Właśnie nie. Właśnie musisz nogi położyć, teraz patrz. Tu się bronisz, się wypinczujesz i zobacz, jak pracuję udami. Szukam luki między jego stopami i kładę nogi. I teraz jak położę nogę, nie, pokażę ci na to. Jak położę nogę, to już świętość, że ona jest na macie. Czemu? Bo każde zepchnięcie powoduje, że moja noga wchodzi pod jego nogę. I już jestem tu. Spychać, ale tu wiadomo bronić. I teraz właśnie to co zrobiłeś szybko, właśnie to co ci mówiłem, że skorzystając z tego, że masz podkurczone. A często jest tak, że on ma tą nogę kurwa z tyłu, że się zapiera o dupę, żebyś go nie zrzucił, jak się gdzieś podnosił. Nie? I teraz tak, ty masz rozciągnięte nogi, nie? I wtedy jak się odwracasz, to tą mu blokujesz. I tu możesz wyciągnąć kolano, to co zrobiłeś, nie? Buch. Ale żebyś to zrobił świadomie. I wszystko wychodzi z na przykład do góry. Tak. Nie, że wiesz co chodzi, że jak tylko się prostuje, buch! Zajebać mu, ale jest to. Ale tu z tego też nie zaczynasz. Patrz, tu, nie? I rozciągam. Muszę zapracować biodrami.
A ja nie muszę jej wsadzać. Mogę ją pierdolnąć i wsadzić. I tak mam skręta, bo ja się tu wkręcam. To wtedy jakby tylko wyprostował nogę, to zablokuje. Do góry. Do góry podnieść, to do blok jest, no. Widzisz? Jest blok. No. A jak sobie tak, i kurwa, ja już przeszedłem. Nie? To jest pierwsze. Ty podnosisz biodra, on cię tu wciąga. A ty właśnie masz wsadzić nogę tu, podejść i go tu skręcić. Z swoim kolanem przepchnąć jego nogę. Tak. Już miało być źle z pudzianem, tak jak każdy gadał i bukmacherzy i wszyscy ci mądrzy nie dawali szans, a jednak poszło, kupon mi nawet wszedł, że przed czasem wygra, także tu obstawiam tak samo. Okay, może ci zabraknąć trochę techniki czy siły, ale nie zabraknie ci charakteru, zawsze będziesz zwycięski. Gorzej jak masz tą technikę, siłę, ale zabraknie ci charakteru, no. Trudno wtedy. Nie kończysz jako zwycięzca. Często nawet jak podnoszą twoją rękę do góry.